Stargard Szczeciński to trzecie miasto w województwie zachodniopomorskim pod względem ilości zamieszkujących go mieszkańców. Środki, które prowadzą do harmonijnego rozwoju miasta, to przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania miasta jako złożonego systemu uwzględniającego właściwą politykę gospodarczą, społeczną, oświatową, mieszkaniową i współgrającą z nimi gospodarkę komunalną. Rozwiązywanie i wspomaganie sfery spraw społecznych to zadanie własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Jednak w tej dziedzinie to indywidualne podejście, systemowe i dalekowzroczne projekty oraz kompleksowość udzielanej pomocy przynoszą wymierne efekty. Program Szkoła Rodzina Środowisko jest priorytetowym działaniem podejmowanym w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Od 2008 roku funkcjonuje jako program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Obszary działania programu to szkoła, rodzina, środowisko. W obszarze szkoła program polega na realizacji różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w okresie roku szkolnego we wszystkich 8 szkołach podstawowych oraz 4 gimnazjach, w których funkcjonują powszechnie dostępne świetlice integrująco wspierające promyk. Programu w naszej szkole mamy zajęcia sportowe i zajęcia specjalistyczne. Zajęcia sportowe mamy w wymiarze 12 godzin i są to zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży klas 4-6 i gimnazjum. W ramach tych zajęć sportowych odbywają się zajęcia z piłki nożnej, z piłki siatkowej. Jest również koło taneczne, które prowadzi pani Alicja Bury i których występy uświetniają nasze różne tutaj szkolne imprezy. Mamy również zajęcia specjalistyczne, jest ich 5 godzin, w ramach których dzieci objęte są pomocą logopedyczną. Są to również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia terapia baśnią. Podstawę stanowią zajęcia realizowane przez nauczycieli w oparciu o godziny z karty nauczyciela. Ich uzupełnieniem są zajęcia sportowe i specjalistyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, finansowane w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zarówno zajęcia sportowe, jak i specjalistyczne mają na celu zaopiekowanie się dzieckiem, zminimalizowanie braków wychowawczych i edukacyjnych dzieci objawiających się często agresywną postawą. To również metoda na znalezienie alternatywy spędzania czasu wolnego po szkole w inny, atrakcyjny sposób. Działania podejmowane w świetlicach są uzupełniane o dożywianie realizowane na zlecenie miasta przez Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim. Posiłek przygotowywany jest pod kontrolą wykwalifikowanego dietetyka o odpowiedniej kaloryczności, a także różnorodnym składzie. Do 12 szkół trafia około 500 sztuk bułek dziennie. Z dożywiania korzystają głównie dzieci spędzające najwięcej czasu w świetlicach.
obszar Rodzina to idea szkoły dla rodziców prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podstawowym celem jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zwłaszcza tych, którzy mają problem w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową oraz w oparciu o fachową literaturę przez trenerów, przeszkolonych liderów, a także zaproszonych specjalistów. Od czasu, kiedy istnieją szkolne grupy konsultacyjne, pracownicy socjalni uczestniczą w pracach tych zespołów i myślę, że odgrywają znaczącą rolę, dlatego że pracownicy socjalni w większości przypadków posiadają bardzo szeroką wiedzę na temat rodzin, i którymi zajmują się osoby pracujące w promykach, i służą tą wiedzą właśnie i kuratorom, i pracownikom oświaty, policjantom, straży miejskiej. Także ta wiedza jest niezbędna na pewno do tego, ażeby rozpoznać problemy, zdiagnozować dokładnie tą rodzinę. Poza tym pracownicy socjalni również otrzymują informacje zwrotne, a więc dowiadują się od pedagogów, kuratorów o sprawach, które się dzieją w różnych rodzinach, a czasami są rodziny nieznane pomocy społecznej i wówczas dowiadują się o konieczności odwiedzenia środowiska, zainteresowania się sytuacją dzieci czy osób starszych będących członkami tej rodziny i możliwości czy konieczności udzielenia pomocy rodzinom. Zespół psychologów i psychoterapeutów funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Podejmuje działania skierowane do dzieci i ich rodziców, rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnień. Prowadzi porady, konsultacje, diagnozę i terapię indywidualną oraz interwencję kryzysową. Pracownicy socjalni chwalą sobie bardzo udział w promykach. Już się przyzwyczaili do tego, że odwiedzają co miesiąc albo w wyznaczonych terminach różne szkoły. I z tego co wiem, to ta wiedza i te spotkania bardzo są pożyteczne. No i już sobie nie wyobrażam, żeby nie w dalszym ciągu nie działały takie promyki. Obszar środowisko tworzą Miejska Grupa Konsultacyjna. Zespół o charakterze strategicznym spotyka się raz do roku lub w razie potrzeby częściej. Szkolne grupy konsultacyjne, które podczas swoich spotkań zajmują się przede wszystkim rozwiązywaniem problemów konkretnych rodzin, których dzieci uczęszczają do szkół z rejonu objętych opieką danej szkolnej grupy konsultacyjnej. Zespół interdyscyplinarny funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zajmuje się stricte przemocą w rodzinie, realizując obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Znaczenie rodziny, wpływ rodziców na wychowanie dzieci i ich funkcjonowanie w społeczeństwie to bardzo ważny element programu mającego na celu oddziaływanie na młodych ludzi, przekazywanie właściwych norm i wartości społecznych, a tym samym zmniejszenie negatywnych zachowań. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim współuczestniczą w stargardzkim programie Szkoła, Rodzina, Środowisko, dzięki czemu mogą działać dwutorowo w ramach przeciwdziałania przemocy, a także demoralizacji mieszkańców i obywateli naszego miasta. Jednym ze sposobów działania są systematyczne spotkania niemal ze wszystkimi instytucjami stargardzkimi, które działają na rzecz życia i bezpieczeństwa, a także zdrowia mieszkańców i obywateli naszego miasta. Zaś drugim sposobem działania są zajęcia profilaktyczne realizowane w placówkach stargardzkich oraz na terenie całego stargardzkiego powiatu. Poza zaoferowaniem dzieciom i młodzieży możliwości korzystania z pozalekcyjnych, rozwijających zajęć, położono duży akcent na rodzinę i konieczność umacniania jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
oraz na konieczność interdyscyplinarnego wsparcia rodziny w przezwyciężaniu dotykających ją problemów, udzielanego przez funkcjonujące w Stargardzie Szczecińskim instytucje i organizacje.